Uszanowanie. Przygodzin rzekomo nie żyje. No to poszukajmy tradycyjnie dziury w całym oraz tego, co może nie do końca oczywiste. Pierwsze komunikaty mówiły o tym, że tak naprawdę ciał miało być mniej niż osób, które weszły na pokład samolotu. Co to znaczy osób, które weszły na pokład samolotu? No osób, które odprawiły się do danego lotu. Jak się dzisiaj okazuje, Prigorzyn czasem odprawiał się na jeden lot, a tak naprawdę leciał innym. Co to oznacza? No nie mniej, nie więcej, że obawiał się o swoje bezpieczeństwo. Również, o ile nie przede wszystkim, ze strony oczywiście elit kremlowskich. Z mniej oczywistych rzeczy, nad którymi nikt się dzisiaj do końca chyba nie zastanawia, przynajmniej, że się z tym nie spotkałem. Ten sygnał może być nie tylko dla tych, którzy wpadną na podobne pomysły, co Prigorzyn, ale chociażby być może i do Łukaszenki, który rzekomo ostatnio miał się zrobić w pewien sposób odważny, by nie powiedzieć bezczelny, w stosunku do Putina. I to może być jakiś celny, tak naprawdę, trop, ponieważ już pierwsze doniesienia mówią o tym, że Wagnerowcy z Białorusi mają się wycofywać. Jeżeli mamy jeszcze sobie potropić, poszukać pewnych teorii spiskowych, można by się zastanawiać, czy ktoś być może bez wiedzy Putina zdecydował się na taki krok. No, szojgu i Gerasimowowi byłoby to najpewniej na rękę, ale przypuszczam, że nie odważyliby się na coś takiego bez wiedzy i akceptacji swojego wodza, więc można przyjąć, że jak najbardziej Góra o wszystkim nie tylko wiedziała, ale i sterowała. Czy sprzątnięcie Prigorzyna mógłby mieć miejsce bez wiedzy Putina? No, najpewniej też nie, chodzi przecież też o Afrykę, o interesy, które tam mają miejsce, o sytuację w całym tak naprawdę Sahelu i wszędzie tam, gdzie Prigorzyń ze swoimi ludźmi próbował coś robić. Przy okazji też warto tak naprawdę podkreślić, że poza Prigorzynem rzekomo miał zginąć Łódkin, stary faszysta, bo inaczej tak naprawdę nazwać go nie można. Łódkin będący tym faktycznym Wagner'em, tak? czyli tą osobą, która uwielbiała tegoż autora i stąd się wziął jego pseudonim ze względu na słuchanie przez niego muzyki autorstwa Wagner'a. Czy możemy się zastanawiać jeszcze nad tym, czy inni aktorzy w tym mogli brać udział? Kogo byśmy mogli brać pod uwagę? Chiny? No najpewniej nie. Ukrainę? Być może, aczkolwiek... Możliwości musiały być dospore, zwłaszcza biorąc pod uwagę środki ostrożności, jakie Prigożyn stosował. Poza tym, Ukraińcy komunikat dali jasny: szczęście się, ale pod tym kątem, że ci, którzy są nielojalni wobec Putina, to kończą właśnie w ten sposób, tak, a nie inaczej. Należy wrócić jeszcze, tak naprawdę, do wątków związanych z Białorusią, bo może się za chwilę okazać, że w jutrzejszej rzeczywistości i tej późniejszej no, sytuacja na polsko-białoruskiej granicy też ulegnie pewnej zmianie. Instruktorzy Wagnera najpewniej no z całą resztą, jeśli faktycznie będą się wycofywać, wszyscy to pewnie też się wycofają, może zostaną pojedyncze osoby, ale to o co można było się obawiać, że potencjał sił białoruskich, bo ja podkreślam, że Wagnerowcy i okazało się, że moja diagnoza była całkowicie trafna, ponieważ szkolili nie tylko wojsko, ale także inne służby, więc ten potencjał być może nie będzie już podnoszony na tym poziomie, o który byśmy się w jakiś tam, z jakichś tam względów mogli faktycznie obawiać. I wzorem materiału o naszym bohaterskim Emilu 3 zadam kontrowersyjne pytanie na koniec. A co jeśli Prygorzyn żyje? Kieruj się w stronę podcastu na celowniku.